Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa. Czy mnie słychać? Takie pierwsze pytanie, na które Państwo mogą odpowiedzieć na czacie, które jest w lewym dolnym rogu. Widzę, że tutaj jakieś pierwsze osoby już piszą, więc się domyślam, że mnie słychać. Słychać, super. No to tak, drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam na webinarium z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Uchodźcy. Webinarium jest organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i razem z nami jest druga prelegentka Katarzyna Ojrzanowska z przedstawicielstwa UNHCR w Polsce i pani Katarzyna zaraz do nas dołączy. Tak, jest czat, można pisać, można korzystać, zadawać pytania. My będziemy się z panią Katarzyną starały się na nie odpowiedzieć. Webinarium jest organizowane właśnie w CEO, w Centrum Edukacji Obywatelskiej, w ramach projektu ogólnopolskiego Rozmawiajmy o Uchodźcach. W ogóle kilka słów o CEO, bo wydaje mi się, że część z Państwa może nie pracowała jeszcze z naszą organizacją. CEO jest organizacją zajmującą się edukacją i staramy się wprowadzać różne nowoczesne metody nauczania, ocenianie kształtujące, ale też pracujemy z nauczycielami, nauczycielkami w ramach różnych takich programów tematycznych, merytorycznych. I właśnie jednym z nich jest program Rozmawiajmy o Uchodźcach. Program, w ramach którego od 4 lat staramy się wspierać nauczycieli, nauczycielki, ale też dyrekcje szkół w prowadzeniu z dziećmi, z młodzieżą rozmów na temat przyczyn, skutków, różnych wyzwań związanych ze współczesnymi migracjami ludności, ale też właśnie zjawiska uchodźstwa. W takiej atmosferze właśnie szacunku, zrozumienia różnych poglądów, różnych wyzwań i różnych perspektyw. Podczas zajęć i lekcji prowadzonych właśnie przez nauczycieli, nauczycielki w ramach naszego programu uczniowie uczą się krytycznego myślenia, argumentowania, ale też zdobywają taką wiedzę właśnie na temat współczesnych migracji i zjawiska uchodźstwa. I też z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Uchodźcy zapraszamy Państwa do włączenia się w kilka takich wydarzeń i właśnie jednym z nich jest dzisiejsze webinarium. Zaraz kilka słów o dzisiejszym spotkaniu i oprócz tego zapraszamy Państwa właśnie do zainicjowania takiej rozmowy z dziećmi, z młodzieżą w szkole właśnie o zjawisku uchodźstwa z różnych perspektyw, z różnych punktów widzenia, w taki sposób, aby młodzież miała szansę właśnie zdobyć informacje, wiedzę na temat sytuacji uchodźców właśnie w kontekście globalnym, ale też lokalnym, jak również też miała taką szansę na rozmowę i na dyskusję na ten ważny temat. I dzisiejsze webinarium jest właśnie skierowane do nauczycieli, do nauczycielek, dla osób uczących w szkole. Natomiast wydarzenie za tydzień, 13 czerwca, będzie skierowane do uczniów i do uczennic. I będzie to wirtualny festiwal internetowy, w ramach którego będzie taka interaktywna... Oj, coś mi się włączyło, przepraszam. O, już. Przepraszam, to filmik, który zostanie wyświetlony za kilka minut. I wirtualny festiwal internetowy, czyli to jest taka interaktywne działanie za pośrednictwem internetu, które będą mogli się włączyć uczniowie i uczennice bezpłatnie podczas
podczas dnia w szkole, podczas przerwy lekcyjnej i będziemy udostępniać i otwierać po kolei różne takie krótkie zadania zapraszające uczniów do tego, żeby porozmawiali między sobą na temat różnych problemów i wyzwań związanych z sytuacją uchodźców, ale też, żeby mieli szansę o tym porozmawiać i podyskutować i też, żeby w ogóle wzięli udział w takim przedsięwzięciu, które jest organizowane w różnych szkołach właśnie w Polsce za pośrednictwem internetu i bezpłatnie. Więc więcej informacji o wirtualnym festiwalu internetowym pod koniec dzisiejszego spotkania. Gorąco zapraszam Państwa do skorzystania z różnych materiałów edukacyjnych, gotowych scenariuszy, materiałów pomocniczych, które są na stronie migracje.co.org.pl i do właśnie sięgnięcia po jakiś scenariusz spotkań, po jakiś materiał, który może być punktem wyjścia do rozmowy. A ten Światowy Dzień Uchodźcy może być jakimś takim punktem i okazją do tego, żeby podjąć w szkole ten temat, jeżeli część z Państwa jeszcze się nie zajmowało tą tematyką. I dzisiaj z nami, tak jak zapowiadałam, pani Katarzyna Ojrzanowska, ekspertka z przedstawicielstwa UNHCR w Polsce. Pani Katarzyna zajmuje się integracją uchodźców i też dzisiaj zechciała się podzielić swoją wiedzą z Państwem i zapraszamy Was, Państwa do zadawania pytań, do komentowania na czacie i też pod koniec wystąpienia Pani Katarzyny będzie też taki czas na uzyskanie odpowiedzi i na rozwianie jakichś wątpliwości. Tak, to ja się wyłączam i włącza się Pani Katarzyna. Dzień dobry Państwu, mam nadzieję, że mnie teraz dla odmiany słychać dobrze i nie mówię za głośno albo za cicho. Jest mi bardzo miło powitać Państwa na tym webinarium, w szczególności z powodu zbliżającego się Dnia Uchodźcy. Bardzo cieszę się z zainteresowania tym tematem. Jestem ciekawa, czy z Państwem miałam okazję się spotkać też w realu, nie tylko online, na przykład podczas konferencji w zeszłym tygodniu dotyczącej edukacji dziecka z doświadczeniem migracyjnym. Dyskutowaliśmy różne tematy dotyczące dzieci właśnie migrujących, w tym dzieci ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i dzieci uchodźczych. Ja w swojej prezentacji słabo Panią słychać. O, zrobienie głośniej na komputerze. Dobra, sprawdzimy. Czy teraz lepiej? Jest lepiej, dobrze. Tu jeszcze lepiej. Jeszcze patrzę. Właściwie mam maksymalny dźwięk. Proszę powiedzieć, napisać mi, czy jest dobrze. Super, tak, dobrze. Bardzo się cieszę. Tu jakby zawsze kwestie techniczne, na ile technologia sprzyja takim kontaktom. Także ja w swojej prezentacji chciałabym powtórzyć niektóre rzeczy dotyczące w ogóle agendy ONZ do spraw uchodźców. Z racji tego, że pracuję w przedstawicielstwie UNHCR w Polsce, chciałabym powiedzieć w ogóle kilka słów, jeżeli oczywiście jest to dla Państwa interesujące, o powodach powstania tej instytucji, o jej działaniu, o osobach, którymi UNHCR zajmuje się, o kwestiach trochę terminologicznych. Chciałabym też powiedzieć kilka słów o wadze edukacji dla zdrowia, życia dzieci. Głośniej mam, dobrze, jeszcze widzę. Też powiem kilka słów o sytuacji uchodźców w Polsce. Także też jestem otwarta na pytania, będę też monitorowała. Bliżej ust, proszę, może się uda. Będę monitorowała tutaj czat, także będę też się odnosiła do pytań na bieżąco. Jeżeli nie na wszystkie uda mi się odpowiedzieć, to możemy się umówić, że zawsze czy telefonicznie, czy mailowo możemy różne rzeczy wyjaśnić. To zaczynajmy.
Czyli porozmawiajmy o uchodźcach. Bardzo cieszę się z zainteresowania. Tak, zacznę od agendy ONZ do spraw uchodźców. Jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, skoro są zainteresowani tematem, agenda działa właściwie od ponad 60 lat. Zaczyna działać z dniem 1 stycznia 1951 roku. Utworzona w drodze rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych i na początku założenie było takie, że instytucja powstała w wyniku czy skutek wydarzeń II wojny światowej, właśnie uchodźców, którymi należało się zająć. Założenie było takie, że agenda powstaje, zajmuje się uchodźcami po II wojnie światowej i zostaje rozwiązana. Zaczęła działać, to było kilkanaście, czy właściwie może 30 osób, bardzo mały budżet na 3 lata i właściwie po 3 latach agenda do spraw uchodźców ONZ-owska miała przestać istnieć. Jak Państwo widzą, niestety sytuacja uchodźcza czy problem powstawania uchodźstwa nie został rozwiązany i patrząc na statystyki, które Państwu później pokażę, właściwie trudno mówić o rozwiązaniu tych problemów, które spotykają ludzi zmuszonych do ucieczki z powodu prześladowań czy wojny. Statut Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne w 50 roku i to jest ta nasza konstytucja, która mówi, czym się zajmujemy, komu pomagamy, na jakich zasadach. Działania organizacji mają charakter humanitarny, apolityczny i społeczny. Na czele UNHCR stoi wysoki komisarz. Jest to aktualnie Filippo Grandi, który został wybrany na to stanowisko i działa od 2016 roku. Przepraszam, tu mnie ktoś dręczy telefonem. I mandat jego, czy kadencja to jest 5 lat. Filippo Grandi ma duże doświadczenie w temacie, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, ponieważ wcześniej zajmował się kwestiami w UNRWA, czyli w tej Agencji ONZ-owskiej do spraw uchodźców palestyńskich. Był również dyplomatą, był też zastępcą specjalnego przedstawiciela sekretarza Narodów Zjednoczonych w Afganistanie. Pracował też z organizacjami pozarządowymi czy UNHCR w Afryce, Azji, na Bliskim Wschodzie, także w Genewie. Także ma duże doświadczenie, wiedzę, jest bardzo aktywny, przeprowadza też reformy organizacji też wewnętrzne. Wymieniłam tutaj Radę Społeczno-Ekonomiczną jako to ciało, które zarządza UNHCR razem ze Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych. Mamy jeszcze EXCOM, czyli Komitet Wykonawczy, który jest utworzony przez Radę Społeczno-Ekonomiczną i ta Rada Społeczno-Ekonomiczna, zatwierdza, znaczy wydaje wytyczne dotyczące właśnie funkcjonowania UNHCR i ona ustanowiła Komitet Wykonawczy właśnie w 1958 roku. Polska jest członkiem tego Komitetu Wykonawczego i właściwie EXCOM, jak my mówimy w skrócie, jest ciałem takim doradczym Zgromadzenia Ogólnego i jego cele działania są dość jasno określone. Między innymi doradza wysokiemu komisarzowi w pełnieniu jego funkcji, przegląda czy opiniuje programy i budżet i akceptuje także właśnie propozycje dotyczące
budżetu. EXCOM wydaje też różnego rodzaju wytyczne w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania UNHCR i na przykład kwestie dotyczące lokalnej integracji jako jednego z trwałych rozwiązań problemu uchodźców były wielokrotnie przedmiotem właśnie wytycznych wydawanych przez komitet wykonawczy. O czym bym tu jeszcze, zastanawiam się, czy w tym kontekście jeszcze coś warto wymienić. Jeżeli tak, to może za moment. Jeśli chodzi teraz o statut. Statut to jest taka właściwie malutka, cieniutka książeczka, która określa dwa podstawowe zadania. Jest to ochrona uchodźców i poszukiwanie trwałych rozwiązań. Statut, jak już wspomniałam, jest z 50 roku i tłumaczy, czym zajmuje się UNHCR, jak ma działać, jak mieć swoje funkcje. Czyli to są dwa główne zadania: ochrona uchodźców i poszukiwanie trwałych rozwiązań. I teraz tak, kim zajmuje się agenda ONZ do spraw uchodźców? Jest rzeczą oczywistą, że UNHCR zajmuje się osobami ubiegającymi się o nadanie statusu uchodźcy i uchodźcami. To jakby wynika, prawda, jest esencją działania tejże instytucji. UNHCR zajmuje się także osobami wewnętrznie przesiedlonymi. O tych kwestiach definicyjnych możemy za chwilę porozmawiać. Zajmuje się także osobami, które dobrowolnie powracają, uchodźcami powracającymi do krajów pochodzenia i bezpaństwowcami. I teraz jakie są te kwestie definicyjne? Osoby ubiegające się, czyli te, które składają wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Uchodźcy, przybliżę Państwu definicję, chociaż zakładam, że jest doskonale znana. To, co jest ważne, to znam słabość języka polskiego do takich podmian ze względu na styl i na przykład mówi się, jak widzę to w mediach, w prasie, że pojawia się uchodźca, migrant, imigrant, emigrant. Natomiast ze względu no właśnie kluczowych dla tej grupy, jaką są uchodźcy, my bardzo przestrzegamy, by te definicje były bardzo klarowne i rozdzielone, czyli kim jest migrant, kim jest uchodźca. Za chwilkę pokażę Państwu definicję, ale myślę, że to będzie czyste przypomnienie, jaka jest definicja uchodźców. Mamy osoby wewnętrznie przesiedlone. Są to osoby, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, ale nie przekroczyły granic swojego kraju i zostały przeniosły się z jednej części, na przykład dotkniętej konfliktem, do części, w której da się jeszcze w miarę bezpiecznie żyć. Bezpaństwowcy zostali włączeni w działania UNHCR decyzją właśnie ONZ-owską, czyli są osoby, które są bez obywatelstwa i mamy dobrowolnie powracających, czyli w sytuacji, gdy kraj pochodzenia, sytuacja w kraju pochodzenia normalizuje się i osoba może powrócić dobrowolnie, w sposób świadomy podjęła decyzję o powrocie, zna warunki panujące w kraju pochodzenia i decyduje się na powrót, bo uważa, że to jest dla niej najbardziej optymalne rozwiązanie. Teraz jeśli chodzi o ramy prawne, to mamy tak naprawdę konwencję, która jest z 1951 roku, zmienioną później, skorygowaną przez protokół nowojorski z 1967 roku. Konwencja w Polsce jest normalnie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Można znaleźć wersje dwujęzyczne, polską i angielską. W Polsce prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podał do powszechnej wiadomości brzmienie konwencji. To jest to właściwie
podstawowe ramy prawne, jeśli chodzi o Europę, bo oczywiście są jeszcze konwencje regionalne, które dostosowują tą definicję do warunków panujących, czy to na kontynencie afrykańskim, czy w Ameryce. Natomiast tutaj w naszym kontekście konwencja genewska jest tą podstawą. W Polsce znajduje odzwierciedlenie w przepisach ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kluczowa dla systemu ochrony uchodźców jest też pewnie Państwu znana zasada non-refoulement i to jest rzeczywiście też clue systemu ochrony, ponieważ ta zasada mówi o zakazie wydalania osoby objętej ochroną międzynarodową, jak również osoby ubiegającej się o nadanie statusu uchodźcy do kraju, gdzie zagrożone byłoby jej życie lub wolność. I ta zasada mówi, że ci, którzy mają ochronę, czy też ci, którzy złożyli wniosek o ochronę, nie mogą być wysłani do kraju, w którym ich życie, zdrowie, wolność byłyby zagrożone i tej zasady nie wolno łamać, bo to po prostu naraża osobę na właśnie na utratę życia, zdrowia, wolności. Właśnie, chciałam od razu pokazać, kim są uchodźcy, ale też nie mogę z Państwem wejść w taką interaktywną tutaj wymianę myśli, kim są uchodźcy, jaka jest definicja. Także już pokażę slajd, nie będzie żadnych niespodzianek. To definicja jest właśnie z artykułu 1a konwencji genewskiej, która mówi, że uchodźcą jest osoba, która ma uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych, przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa. I proszę spojrzeć, że tu jest kilka elementów. Przede wszystkim mówimy o uzasadnionej obawie przed prześladowaniem. Ta obawa przed prześladowaniem wiąże się z tym, że można być prześladowanym z powodu rasy albo religii, albo narodowości, albo przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych. Te przesłanki mogą wystąpić pojedynczo, mogą wystąpić razem. I ta osoba przebywa poza granicami kraju, którego jest obywatelem, ale jeżeli bezpaństwowiec to kraj ostatniego zamieszkania i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa. I to, na co chcę Państwu teraz zwrócić uwagę, bo dyskurs jest bardzo różny wokół problematyki uchodźców, w definicji nie ma kwestii wojny. Czyli czasami się pojawiają pytania, jak z danego kraju możemy mieć uchodźców, jeżeli tam nie ma wojny. Nie. Kwestia, kto jest uchodźcą, bazuje właśnie na tej indywidualnej, uzasadnionej obawie. Są przesłanki, osoba przebywa poza granicami kraju. Ja często podaję w tym momencie przykład Polaków ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, na przykład w Kanadzie, i są to nieliczne wnioski, nieliczne osoby dostają właśnie status uchodźcy zgodnie z konwencją genewską, czyli te osoby uzasadniły obawę przed prześladowaniem z powodu określonej tutaj przesłanki. Także nie trzeba mieć stanu wojny i to nie wynika z konwencji, po prostu jest to uzasadniona obawa przed prześladowaniem. Jak Państwo sobie doskonale zdają sprawę, jest w tym kontekście duża różnica pomiędzy tym, kim są uchodźcy, a kim są migranci. I jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, uchodźca jest zmuszony do ucieczki ze swojego kraju po to, by ratować swoje życie, zdrowie. Natomiast migranci tak naprawdę mają wolny wybór w tej decyzji o przemieszczaniu się z jednego do drugiego kraju. Zawsze mogą do tego kraju pochodzenia dobrowolnie, bez lęku wrócić. Oczywiście tą dolną granicą jest to, że wszyscy jesteśmy ludźmi i tak naprawdę to rozróżnienie ma oczywiście znaczenie w kontekście
przysługujących praw jednej i drugiej grupie. I z perspektywy też naszej, uchodźca jest po prostu definicją czy terminem stricte prawnym, nie mającym żadnych, nie powinien mieć żadnych innych konotacji, jak neutralny termin wynikający z międzynarodowego aktu prawnego. Teraz jak wygląda sytuacja na świecie? My corocznie, rokrocznie publikujemy raport zwany Global Trends, który mówi o sytuacji na świecie według danych za rok ubiegły. Ten raport za 2018 będzie opublikowany chwilkę przed Dniem Uchodźcy, czyli przed 20 czerwca. Ja od razu Państwa zaproszę na taki transmisję na żywo właśnie na temat sytuacji na świecie w 2018 według naszego raportu, który wtedy będzie dostępny, będzie opublikowany. Powiem, jak sytuacja ta wygląda według danych za 2018 rok. My często się odwołujemy do danych i proszę mi wierzyć, to ma głównie na celu rozbicie różnego rodzaju mitów, właśnie fałszywych newsów, bo to pokazuje tak naprawdę skalę zjawiska i tutaj z faktami trudno z danymi polemizować. Jeśli patrzą Państwo na ten slajd, mamy ponad 68 milionów ludzi w zeszłym roku, którzy byli zmuszeni do opuszczenia swoich domów. To jest nie, że w tym w 2017 ta grupa była zmuszona do opuszczenia, nie, to jest stwierdzenie stanu na koniec 2017. I w tej grupie, jak Państwo widzą, mamy ponad 40 milionów osób IDP, tak używamy skrótu, czyli osób wewnętrznie przemieszczonych. I w tej grupie oczywiście mamy osoby, które są na Ukrainie, które się przemieściły ze wschodniej Ukrainy na zachodnią, czy w Syrii ponad 6 milionów osób wewnętrznie przesiedlonych. W tej grupie, w tej ogromnej liczbie 68 milionów, to jest, zdaje się, liczba większa niż ma Francja mieszkańców. Proszę sobie wyobrazić skalę przymusowych tych migracji czy wysiedleń na świecie. Mamy grupę 25 milionów uchodźców, z czego około 5 milionów jest oczywiście pod opieką UNRWA, czyli około 20 jest w zakresie mandatu UNHCR i mamy ponad 3 miliony ludzi poszukujących ochrony. I teraz tak, 44 tysiące ludzi dziennie było zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Ja widzę pytanie za 2019. Właśnie, my opublikujemy dane za 2018. Za 2019 my możemy zawsze podawać, jakie są szacunki, ponieważ my bazujemy na informacjach od rządów i naszych oczywiście też własnych bazach danych, ale te za 2019 dopiero będą oficjalnie dostępne w czerwcu przyszłego roku. Oczywiście pod koniec czy w styczniu można sprawdzać w innych naszych źródłach informacji, jak wygląda sytuacja. Znaczy sytuacja się nie polepsza, bo ja Państwu pokażę dane za 2016-2017, jak to wyglądało. Teraz jak Państwo popatrzą na te statystyki, to 68% uchodźców pochodzi z trzech krajów. Syria, Afganistan, Sudan Południowy. To są ogromne liczby. I teraz tak, często się mówi, prawda, że uchodźcy jadą do bogatych krajów, prawda, do Europy, nie wiem, Stany Zjednoczone, Australia. I no niestety, albo raczej stety, nie jest to prawdą, ponieważ tak naprawdę 85% uchodźców mieszka w krajach albo najsłabiej rozwiniętych, albo rozwijających się. Jak Państwo widzą, główne kraje przyjmujące, to może z tych lepiej sytuowanych, to jest Turcja i oczywiście Niemcy, natomiast ciężar przyjmowania uchodźców spoczywa właśnie na Turcji, która ma 3,5 miliona, Pakistan ponad, prawda, milion, Uganda ponad milion uchodźców, Liban ma prawie milion, średnia to jest jeden uchodźca na sześciu
mieszkańców, mieszkanek tego kraju. Iran prawie milion osób, Niemcy prawie milion osób, Bangladesz ponad 900 tysięcy. To są ogromne liczby. W tym czasie uchodźców do Europy nie dotarło tak wielu. Jest to liczba zdecydowanie mniejsza niż przyjęła Turcja. Także jest to warte też podkreślania, że tak naprawdę ciężar przyjmowania uchodźców to właśnie to są kraje sąsiadujące najbliższe, bo tak naprawdę jest tak najłatwiej uciec, jest też ta bliskość językowa, chociaż no, warunki życia i w Libanie czy w Jordanii są dramatycznie trudne, jeśli chodzi o bycie uchodźcą, ale też mogą sobie Państwo wyobrazić, jakby Polska miała być dotknięta taką skalą uchodźstwa, to średnio chyba byśmy musieli mieć co 6-10 milionów osób. To by była taka skala, która jest w Libanie aktualnie, czyli ogromna liczba uchodźców, bardzo mały kraj. I też jak Państwo widzą, ponad 170 tysięcy dzieci bez opieki lub rozdzielonych złożyło wnioski o nadanie statusu uchodźcy, to jest też ogromna liczba. I to, co jest też ważne i o czym mówimy przy okazji tych wszystkich statystyk, to to, że uchodźcy to ponad 50% to dzieci. I dlatego tak kluczowe jest zadbanie o ich przyszłość, o ich prawa, o ich dobrostan. Dlaczego też jest tak ważna rola państwa jako nauczycieli, nauczycielek, jako tej pierwszej właściwie linii, z którymi dzieci się spotykają. Teraz pokażę jeszcze Państwu bliższe dane, patrzę jaki mam czas, żeby tutaj się wyrobić. I proszę zobaczyć, ta po lewej stronie w górnym rogu wykres pokazuje dane na koniec 2017, to ciemno-niebieski, koniec 2016, jasno-niebieski kolor, jeśli chodzi o liczby uchodźców. Syria na pierwszym miejscu, tak jak mówiłam, Afganistan, Sudan Południowy. Jak Państwo widzą, te liczby rosną. Zakładam, że jeżeli zrobimy te Global Trends, zostaną raport opublikowany teraz w czerwcu za 2018, te linie się przesuną, czyli przybędzie uchodźców zarówno z Syrii, Afganistanu, jak i Południowego Sudanu, z innych krajów też niestety jak najbardziej. Jak Państwo widzą, uchodźcy nadal właściwie docierają głównie do Turcji, Pakistan, Uganda. Uganda jest też takim krajem, który się pojawił właśnie na liście. Bangladesz bardzo dużo przyjął. W Niemczech te liczby też cały czas rosną. Tutaj Liban tylko jest w miarę, ta liczba się nie zwiększyła. I to też chciałabym zwrócić Państwa uwagę właśnie w tej pierwszym wykresie w lewym górnym rogu, moim, myślę, że Państwa też, to, że też się często mówi, że są niektóre grupy jakoś szczególnie prześladowane ze względu na religię. Jak Państwo widzą, uchodźstwo jest bardzo, bym powiedziała, demokratycznym doświadczeniem, ponieważ może dotknąć właściwie każdego bez względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne czy przynależność do grupy, danej grupy społecznej. I tak naprawdę, jeżeli Państwo popatrzą, to Syria, to jest, prawda, są muzułmanie, Afganistan, Sudan Południowy, Somalia, Sudan. Czyli tak naprawdę z tych krajów pochodzą uchodźcy różnych wyznań, natomiast większość będzie miała, będzie wyznania właśnie muzułmańskiego. I to pokazuje, że tak naprawdę jest się prześladowaną z powodu religii i tu może być każda religia, czy przynależność do danej grupy społecznej, czy pochodzenie etniczne, czy rasa. I to, co jeszcze chciałam Państwu pokazać, to właśnie ta liczba osób na 1000 mieszkańców. W Libanie jest to największe, 164 osoby na 1000 mieszkańców, czyli to jest bardzo duża liczba. Jak Państwo zobaczą statystyki dla Polski, pewnie są też w jakiś sposób Państwu znane, to zobaczą Państwo, że u nas właściwie
jest jeden uchodźca na 100 tysięcy mieszkańców. Mam wrażenie, że jest to taka proporcja matematyczna, ale to zostawiam Państwu policzenie za moment. Teraz tak, też jak Państwo widzieli, celem działania UNHCR jest ochrona uchodźców, ale też znajdowanie trwałych rozwiązań. I UNHCR mówi o trzech trwałych rozwiązaniach. O dobrowolnej repatriacji, tak trochę to jest mylące w polskim kontekście, bo u nas się mówi o repatriacji Polaków ze wschodu, natomiast też dobrowolnych możemy mówić powrotach uchodźców do krajów pochodzenia. I te liczby w 2017 roku były trochę lepsze niż w 2016, około tam ponad 1000 jest różnicy. Uchodźcy decydowali się na powroty do swoich krajów. Mamy też przesiedlenia, to jest jedno z trwałych rozwiązań. Jeszcze to, co powinnam powiedzieć, że to nie ma gradacji, które jest lepsze. To jest to, które jest tak naprawdę w najlepszym interesie danej osoby. Przesiedlenie jest trwałym rozwiązaniem, dotyczy ono grup najbardziej wrażliwych, są to uznani uchodźcy, którzy wymagają przesiedlenia, transferu z kraju pierwszego azylu, czyli na przykład z Libanu do kraju trzeciego, który dobrowolnie zobowiązuje się przyjąć takiego uchodźcę czy uchodźczynię. Jak już powiedziałam, są to grupy, tak mówimy kolokwialnie, szczególnie wrażliwe, o szczególnych potrzebach, ponieważ mogą być to osoby, które mają jakieś potrzeby medyczne, których kraj pierwszego azylu nie jest w stanie zaspokoić, czy są to osoby, które są po doświadczeniu traumy, przemocy i wymagają też specjalistycznego wsparcia, czy są to na przykład kobiety i dziewczęta, które są prześladowane ze względu na płeć i po prostu ich dalszy pobyt w kraju pierwszego azylu, który nie jest w stanie zapewnić im odpowiedniej ochrony, czy to prawnej, czy nawet fizycznej, ta grupa może zostać przesiedlona. Jest to bardzo już jest ogromne doświadczenie zebrane, jeśli chodzi o przesiedlenie. To jest dobrowolne zobowiązanie kraju, który się decyduje na przyjęcie poprzez przesiedlenie uchodźców uznanych przez UNHCR. Jak powiedziałam, dotyczy grup bardzo wrażliwych. Tak naprawdę w 2017 roku zostało przesiedlonych około właśnie 100 tysięcy, mimo że potrzeby w tym zakresie to jest około miliona, ponad milion uchodźców. Jak Państwo widzą, jest tak naprawdę malutki procent, to jest 10% tej grupy, która została przesiedlona z pomocą czy też bez UNHCR. Polska, od razu powiem, ma przepisy dotyczące przesiedleń właśnie w ustawie o ochronie. Jest to wytłumaczone, jak to może być zrealizowane, kogo ma dotyczyć. Podstawą jest właśnie ustawa. Do tego powinien być wydany akt wykonawczy przez Radę Ministrów, która by zadecydowała o przesiedleniu określonej grupy, skąd, kiedy, z jakim finansowaniem. I teraz jeśli chodzi o integrację, czyli to trwałe rozwiązanie, my też mówimy o tym lokalna integracja, czyli długotrwałe życie danej osoby w danym miejscu, w danej społeczności i włączenie się w tą społeczność i włączenie tej społeczności w uchodźców, tak też mówiąc w dużym uproszczeniu. Tu właściwie trudno mówić o statystykach, choć pewną miarą zawsze jest kwestia naturalizacji. UNHCR mówi, że w 2017 roku według tych danych było ponad 73 tysiące naturalizacji i to jest już bardzo duża liczba w stosunku do lat ubiegłych. Ja jeszcze tutaj zaznaczyłam, że są tak zwane alternatywne, legalne ścieżki dostępu dla uchodźców poprzez na przykład stypendia akademickie, rynek pracy czy programy sponsoringu prywatnego, czy dana społeczność się zobowiązuje, że przyjmie uchodźców i zaopiekuje się nimi. To właśnie to, na czym właśnie ma polegać integracja, czyli tak naprawdę włączenie uchodźców w społeczności, wysiłek po stronie uchodźców, też wysiłek po stronie społeczności do jakby odnalezienia się w nowej sytuacji, ale to wsparcie na początku, czyli pozwolenie osobom z doświadczeniem właśnie uchodźczym na zorientowanie się w takim normalnym, codziennym
życiu, czyli jak robić zakupy, gdzie pójść, jak zdać sobie z urzędami, gdzie pójść do lekarza. Wszystko to, co dla nas jest zupełnie oczywiste i dane nam jest niejako, bo wzrastamy w kraju, dla osoby, która przybywa do tego kraju, jest to zupełnie rzecz nowa, wiedza nowa, którą muszą zdobyć, nauczyć się funkcjonować. Mogą być różnice językowe, kulturowe, różne są systemy, prawda, jeśli chodzi o funkcjonowanie państw. Także jest to proces tak naprawdę wzajemnego uczenia się, adaptowania, oswajania. Także, ale rola lokalnych tych społeczności, tego przyjęcia jest niezwykle kluczowa, bo to jak ktoś się czuje przywitany w początku, w pewnym sensie determinuje jej funkcjonowanie. Tu mamy krótki filmik, nie wiem, czy pani Julia mi go włączy, jeśli chodzi o dostęp do edukacji. Nie wiem, czy państwo mieli okazję. O, będzie pokazany. Tak, już postaram się włączyć. Dobra, mam nadzieję, że będzie słychać. Ja się może wyłączę. Tak, to był taki nasz krótki filmik mówiący o tym właśnie, jakie dzieci mają marzenia i dlaczego ten dostęp do edukacji jest taki naprawdę ważny. Jak państwo mogą sobie wyobrazić, doświadczenie uchodźcze jest, no, może być bardzo trudnym doświadczeniem i możliwość chodzenia do szkoły pozwala dzieciom w pewnym sensie przywrócić jakąś normalność, jakąś rutynę dnia codziennego. Dostęp do edukacji tak naprawdę jest podstawowym prawem człowieka. Tutaj konwencja o prawach dziecka, konwencja genewska też mówi o prawie do edukacji. Ta edukacja jako prawo, ale też jako instrument ochrony, bo jeżeli państwo sobie zdają sprawę, co takie dzieci może spotkać podczas ucieczki z kraju pochodzenia, tej przymusowej migracji, uchodźstwa, to dostęp do szkoły może dzieciom z jednej strony właśnie pomóc jakby w próbie przywrócenia normalności, ale też może chronić przed różnego rodzaju zagrożeniami, jak bycie ofiarą handlu ludźmi, wykorzystania różnego rodzaju, w tym seksualnego, przed właśnie włączaniem do jakichś ugrupowań zbrojnych, czyli żeby to dziecko nie stało się dzieckiem żołnierzem. Także te dzieci z racji doświadczenia, które mogą mieć za sobą i tego różnego rodzaju zagrożeń, dla nich ten dostęp do edukacji ma znaczenie, jest naprawdę istotny. Jak państwo widzą na tych dwóch takich grafikach, w Polsce 100% dzieci ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, uchodźczych chodzi do szkoły, z tym nie ma problemu, inaczej nad tym nie zastanawiamy. Natomiast w skali takiej globalnej, tak jak państwo widzą, jeżeli średnia dla dzieci chodzących do szkoły podstawowej to jest 92%, średnia taka światowa, to dzieci uchodźczych to 61% tylko chodzi do szkoły. Później, jeżeli mówimy już o szkole ponadpodstawowej, to średnia, o, widzę, że nie ten slajd tu wkleiłam, w każdym razie to znacząco spada, a jeżeli już mówimy o dostępie do edukacji na szczeblu właśnie uniwersyteckim, studiów, to naprawdę 1% młodzieży
uchodźczej tak naprawdę jest studentami, studentkami. Teraz kilka słów, patrzę, jeszcze mamy niecałe 15 minut. Kilka słów o Polsce. Chciałam pokazać po prostu kontekst globalny, który pewnie w pewnym sensie jest Państwu znany. I teraz to, co się dzieje w Polsce. Polska podpisała konwencję właściwie ponad niecałe 30 lat temu. To przedstawicielstwo też funkcjonuje w Polsce od 1992 roku. I właściwie Polska od lat ma swoją specyfikę i tu szczególnie sytuacja się nie zmienia. Proszę spojrzeć, to są dane z Urzędu do Spraw Cudzoziemców, czyli tej pierwszej instancji azylowej w Polsce, urzędu, który rozpatruje wnioski o nadanie statusu uchodźcy, który gromadzi dane. I jak Państwo zobaczą tą pierwszą tabelę, to są wnioski. I w 2018 roku ponad 4 tysiące osób ubiegało się o nadanie statusu uchodźcy. Czyli patrząc na statystyki światowe, w Polsce jest to tak naprawdę znikoma liczba. To tym bardziej jeszcze jest niepokojące cały ten dyskurs wokół uchodźców. Dane bardzo potrzebne. Widzę dane szczegółowe, mogę Państwu też wszystko na życzenie mogę dodatkowo udostępnić, żeby Państwu jak najbardziej ułatwić pracę. Jak Państwo widzą, na pierwszym miejscu z wnioskodawców, wnioskodawczyń są obywatele, obywatelki Federacji Rosyjskiej, głównie Północny Kaukaz, czyli głównie Czeczenia. I to była największa grupa osób, która się ubiegała o nadanie statusu uchodźcy. Także mamy osoby ubiegające się o status uchodźcy z Ukrainy, Tadżykistanu, Armenii i Iraku. I właściwie reszta świata też jest reprezentowana w tych szczegółowych statystykach. Mogę wysłać później Państwo sobie sprawdzą, że właściwie z tego świata docierają do nas cudzoziemcy, cudzoziemki, które składają wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Czyli tak naprawdę to w zeszłym roku, w tym roku jest 1500 wniosków o nadanie statusu uchodźcy, czyli mamy połowę roku, czyli być może do końca roku będziemy mieć około 3000 wnioskodawców. Czyli liczba jest naprawdę mała i też bym powiedziała stale obniżająca się. Jeśli chodzi o nadanie statusu w Polsce, to w Polsce są cztery formy ochrony. Ja najczęściej mówię o statusie uchodźcy i ochronie uzupełniającej, bo to są formy ochrony międzynarodowej. Mamy także pobyt tolerowany i pobyt ze względów humanitarnych jako dwie formy krajowe ochrony. Jak tu Państwo popatrzą, w zeszłym roku status uchodźcy dostało 168 osób, a ochronę uzupełniającą 191. Co daje, prawda, około, no właśnie, 350-360 osób, które no, dostały tą formę ochrony w Polsce. Czyli patrząc na liczbę mieszkańców, to jakby właściwie każdą osobę osobiście można by było spotkać i poznać, która przyjechała do Polski, która dostała jakąś formę ochrony. Jak Państwo widzą, są to obywatele, obywatelki, ci, którzy dostają jakąś formę ochrony, czy to właśnie z Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Tadżykistanu, z Armenii i z Gruzji nikogo nie ma i z pozostałych krajów 138 osób dostało status. Tak, wyniki są dość przygnębiające. Jak Państwo, jeżeli jest taka chęć i zainteresowanie, mogę Państwu wszystkie te statystyki wysłać, bo właśnie, wyniki są dość przygnębiające, a ten dyskurs publiczny wokół uchodźców no jest zatrważający. Jak Państwu pokazałam, uchodźcy sami uciekają przed terrorem, przed prześladowaniami, przed konfliktami, ratują swoje życie, zdrowie, wolność, swoje rodziny. I to, co jeszcze jest istotne, bardzo w polskim kontekście, to, że osoby, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mają takie same prawa jak my, obywatele, obywatelki tego kraju, z wyjątkiem praw wyborczych. To jest też
świetne, bo to nie zawsze jest tak rozwiązane w innych krajach, które przyznają status uchodźcy czy ochronę uzupełniającą, która wynika z prawa europejskiego. W Polsce to jest takie właśnie postępowe, bardzo otwarte. Natomiast to, co jakby jest takim sprawdzeniem rzeczywistości, to czy rzeczywiście osoby, które jakąś tą formę ochrony dostały w Polsce, mogą korzystać ze swoich praw. Jak Państwo sobie mogą wyobrazić, to nie jest takie oczywiste i nie takie łatwe, bo w realizacji tych praw może stanąć na przeszkodzie bariera językowa, zarówno po stronie cudzoziemców, cudzoziemek, uchodźców, uchodźczyń, jak i po stronie instytucji. I też może być bariera kulturowa, prawda? Inna waga przyznawana właśnie różnym kwestiom, role, prawda, które są przyjmowane w sferze publicznej, w sferze prywatnej. Także właśnie cudzoziemcy, którzy dostają formę ochrony, uchodźcy, uchodźczynie, wymagają po prostu bardzo dużego wsparcia na początku i my zawsze to podkreślamy, że ważne jest inwestowanie w integrację, że to jest w interesie wszystkich, bo to, jakie wsparcie damy na początku, to później przyniesie owoce. Też Państwa rola, jeżeli Państwo pracują w szkołach, jest też niezwykle kluczowa, istotna właśnie w pomocy dzieciom, które ubiegają się o status uchodźcy, czy dzieciom, które mają już jakąś formę ochrony w odnalezieniu się w polskiej szkole, w polskiej rzeczywistości, w zrozumieniu kultury funkcjonowania, bo dla nas niektóre rzeczy są bardzo oczywiste, klarowne. My wzrastamy w tym środowisku, wiemy, jak funkcjonować, natomiast dla kogoś, kto jest z zewnątrz, kto często może być straumatyzowany przy okrutnych doświadczeniach, czy po tym, kto co widział, tak naprawdę ta osoba może wymagać i wsparcia i psychologicznego, i wsparcia takiego ludzkiego. Te osoby, jeżeli będą miały takie wsparcie, mogą realizować swój potencjał, swoje, prawda, zobaczyć swoje mocne strony i zacząć w miarę dobrze funkcjonować, ale to wsparcie, pomoc na początku jest niezwykle ważna właśnie w nauce języka, w takiej kulturowej orientacji, czyli rozumieniu otaczającej rzeczywistości, jak funkcjonować w codziennym życiu. I to takie, często się mówi o prowadzeniu po domu, to jest to, co jest bardzo, bardzo ważne dla tych osób. Teraz patrzę, czy są jakieś od Państwa pytania. Ja jeszcze może powiem tak, właśnie specyfika w Polsce, jeśli chodzi o uchodźców, jest taka, że no właśnie głównie mamy cudzoziemców z Federacji Rosyjskiej i myślę, że to już jest ponad 100 tysięcy tak w zaokrągleniu, odkąd przyjmujemy uchodźców. Także mamy doświadczenie, jeśli chodzi o tę grupę jako po prostu kraj przyjmujący i wiemy, jak sobie z różnymi kwestiami radzić. Też to, co chciałbym dodać, to też pewnie Państwo wiedzą, ale myślę, że też jest to ważne, żeby to powiedzieć, że osoby, które dostały status uchodźcy albo ochronę uzupełniającą, mają prawo do 12-miesięcznego programu integracyjnego, mającego na celu wsparcie integracji tych osób. Jest to regulacja, czy prawo to wynika z ustawy o pomocy społecznej, rozdział dotyczący właśnie integracji uchodźców i osób z ochroną uzupełniającą. I te osoby przez 12 miesięcy mają się integrować, ale jest to głównie integracja ekonomiczna, czyli jakby cel jest taki, żeby te osoby były samodzielne finansowo i od razu Państwu tutaj daję, to jakby Państwo widzą pewnie to na co dzień w swojej pracy, jak to wygląda, jak się można nauczyć języka polskiego w 12 miesięcy. Taka to jest różnica między językiem na przykład takim potocznym, a językiem edukacji szkolnej.
w przypadku dzieci, a dorośli, którzy, nie wiem, pochodzą z kraju z innym alfabetem niż łaciński, jak mogą się nauczyć, a co powiedzieć osobach, które są na przykład niepiśmienne. Także to są takie wyzwania, 12 miesięcy, właściwie nie ma możliwości przedłużenia. Pobyt tolerowany, to jest pytanie, to jest taka sytuacja, gdy osobę nie można wydalić do kraju pochodzenia, czy to fizycznie, bo jest na przykład ciężko chora, czy też nie ma kraju, na przykład to jest sytuacja bez państwowców, kraju, do którego można by było tą osobę wydalić, czyli na przykład Związek Radziecki czy Jugosławia, bo te kraje nie funkcjonują i ten pobyt tolerowany, jak nazwa wskazuje, jest to po prostu tolerowanie, bo nie możesz opuścić kraju, w związku z tym zostajesz. Te osoby nie mają wsparcia w postaci programu integracyjnego, mają tak naprawdę prawo do pracy. Też jeśli chodzi o ustawę o pomocy społecznej, to mają tylko w sytuacjach wyjątkowych wsparcie, które może być im udzielone. Także są zostawione, są w dość trudnej sytuacji te osoby. A jeszcze chciałam powiedzieć, patrzę 56 na moim zegarze, że uchodźcy, czyli osoby ze statusem i z ochroną uzupełniającą, mają prawo do łączenia rodzin. To jest też podstawowe prawo i możliwość sprowadzenia rodziny też sprzyja integracji. Jak Państwo mogą sobie wyobrazić, jak trudno można funkcjonować, jeżeli członkowie rodziny są w kraju na przykład ogarniętym wojną, czy w kraju pierwszego azylu gdzieś tam. I jak trudno się skupić wtedy, jeżeli ta głowa jest zaprzątnięta właśnie myśleniem o rodzinie, no właśnie na nauce języka, który nie jest łatwy, na tej orientacji w rzeczywistości polskiej. Dopóki ta rodzina nie jest sprowadzona, także to trudno mówić, że to, i oczekiwać, że ta osoba będzie, prawda, dobrze funkcjonowała, bo ta część tej osoby jest, prawda, w kraju pochodzenia, myśli, prawda, i uczucia dotyczą pozostawionych tam członków rodzin. I ta procedura łączenia rodzin jest procedurą właściwie administracyjną. Na pierwszym etapie trzeba uzyskać zezwolenie od wojewody na sprowadzenie członków rodzin. A drugi etap jest to uzyskanie wizy i rokrocznie takich udanych połączeń z rodziną, których cały koszt leży na osobie właśnie uchodźcy, uchodźczyni, którzy są w kraju, spoczywa właśnie na tych osobach. Jeszcze to, co dodam, to dotyczy tak naprawdę rodziny wąsko rozumianej, czyli rodziców czy dzieci, w grę na przykład nie wchodzą dorosłe dzieci, które nie powinny na przykład dorosłe córki, które nie wyszły za mąż, nie powinny zostać w kraju pochodzenia, bo na przykład ze względu na kulturę one tam jako osoby bez opieki rodziców nie mają szans na funkcjonowanie. Natomiast polskie prawo tego nie uwzględnia. Tu właśnie patrzę, że Państwa komentarze. Powiem tak, tu CEO robi niezwykle dobrą pracę, prowadząc ten program. My rokrocznie robimy konferencje, zdaję sobie sprawę, że to jest mało, na temat właśnie edukacji dzieci. Mamy swoje materiały, które będą po polsku, jak uczyć o uchodźcach. Także jeżeli Państwo są zainteresowani, wyślę link do materiałów. One są po angielsku, francusku, pewnie też niemiecku. Będą po polsku na jesieni. Też od razu może powiem, że zrobimy na jesieni warsztaty, które będą dotyczyły różnych kwestii, które jakby będą trochę pokłosiem tej konferencji z 30 maja, czyli na przykład jak współpracować z rodzicami dzieci migrujących, jak wspierać adaptację dzieci migrujących, jak pracować z dziećmi, które są ofiarami właśnie przemocy, są po traumie, jak na przykład otworzyć oddział przygotowawczy w szkole. Myślę, że jak właśnie realizować to wsparcie, kwestie diagnozy, to jest dużo, dużo wątków. Ja będę informować, myślę, we wrześniu, bo planujemy te warsztaty na październik, o możliwości uczestniczenia w nich za darmo, bo my te działania wszystkie podejmujemy nieodpłatnie. Także właśnie mamy punkt 17.
Czasobiorące w tym szkoleniu dostaną informacje o kolejnych webinarach. Myślę, że tutaj pani Julia z Centrum Edukacji Obywatelskiej pewnie o właśnie odpisuje jasne. Także myślę, że zostaniemy w kontakcie. Ja pokażę państwu namiary na mnie. Mój adres to ojrzan@unhcr.org. Jeżeli państwo mają pytania, zapotrzebowanie na dane, wskazanie źródeł, chcą być jakoś informowani na bieżąco o tym, co robimy, po prostu proszę mi wysłać maila, ja państwa włączę do naszej listy mailingowej. Także dziękuję bardzo. Julio, nic nie słychać. Nic nie słychać. I tu państwo piszą, nic nie słychać. Już jestem, słychać? Ja się tak rozgadałam, a mnie nie słychać. Słychać, ja też już zastanawiałam, co się dzieje. No nic, bardzo dziękuję pani Katarzyno za wystąpienie. Więc wiem, że pani musi już lecieć, więc tutaj przekażę jakieś najważniejsze informacje uczestnikom, ale też będziemy powoli kończyć, więc bardzo dziękuję i też no tak gorąco polecam kontakt z panią Katarzyną. Też na końcu prezentacji zostanie wyświetlony adres mailowy pani też i strona OneHeteru do kontaktu. I też na pewno jako cała będziemy i na naszym Facebooku Rozmawiajmy o Uchodźcach i na naszej stronie migracje.co.org.pl pisać o najnowszych tych materiałach UNHCR-owych, o których pani mówiła, więc tak będziemy promować też i przypominać państwu o różnych wydarzeniach i nowościach. To ja też podziękuję i się niestety już muszę rozłączyć, także bądźmy w kontakcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To tak. No bardzo były wyczerpujące dane pani Katarzyny i wydaje mi się, że mogą być no niezwykle przydatne w pracy też z polskimi uczniami i uczennicami w szkole. No też jakby i fakty, i źródła, i też te wiarygodne statystyki właśnie UNHCR-owe jakby podnoszą wartość merytoryczną rozmowy o sytuacji uchodźców, więc warto się na nie powoływać i je wykorzystywać. No jednocześnie jakby warto pamiętać o tym, że właśnie za tymi wszystkimi liczbami, za statystykami, za danymi faktograficznymi no stoją ludzie ze swoimi historiami, emocjami, umiejętnościami, postawami, w ogóle ze swoimi historiami, więc też jakby warto pracując z dziećmi, z młodzieżą jakby odnosić się do tych historii. Też często w materiałach, w scenariuszach udostępnionych na stronie migracje.co.org.pl właśnie staramy się też przy wykorzystywaniu różnych środków masowego przekazu, czy poprzez literaturę, czy przez filmy, czy przez jakieś różne formy sztuk plastycznych właśnie przypominać o tym, żeby też obok tych danych statystycznych widzieć historię poszczególnych, pojedynczych osób. Jeżeli chodzi o, tak, o kolejne wydarzenia, to dzisiejsze webinarium zostanie udostępnione i prezentacja będzie wysłana
do Państwa adresy mailowe, które Państwo podawali, rejestrując się na webinarium. Jeżeli chodzi o ten wirtualny festiwal internetowy, interaktywny, on się wydarzy 13 czerwca, za tydzień, w czwartek. Rozpoczynamy o 10 i co pół godziny na stronie festiwalceo.org.pl będą udostępnione kolejne krótkie takie zadania interaktywne dla uczniów i uczennic. Te zadania będę się starała robić takie zadania, aby one były dostosowane do uczniów starszych klas szkół podstawowych i klas ponad, w szkołach ponadpodstawowych. No jakby ta zabawa interaktywna, to spotkanie interaktywne właśnie ma na celu no, zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko uchodźstwa, też trochę przybliżenie no, różnych tych danych statystycznych, ale też będziemy się skłaniali ku temu, żeby te zadania i wykonywanie tych zadań było taką okazją też dla uczniów do tego, żeby oni porozmawiali ze sobą, między sobą, podyskutowali na ten temat, no bo też jakby w ogóle jakaś publiczna debata w Polsce na temat właśnie sytuacji uchodźców pozostaje wiele do życzenia. No i też właśnie w ramach tego programu Rozmawiajmy o Uchodźcach staramy się przy wykorzystaniu tego migracyjnego tematu, problematyki uchodźczej właśnie za pośrednictwem nauczycieli, nauczycielek uczyć młodzież rozmawiania na trudne, kontrowersyjne często tematy z zachowaniem właśnie szacunku do osób, o których mówimy, ale też do siebie między sobą. Więc ten wirtualny festiwal będzie jakąś taką okazją i do zdobycia wiedzy, i do wyszlifowania, do kształtowania właśnie umiejętności rozmawiania, dyskutowania, argumentowania i krytycznego myślenia wśród dzieci i młodzieży, więc gorąco zapraszam. Ja też w poniedziałek wyślę do Państwa maila właśnie z tymi informacjami z webinarium i też z linkiem, z adresem konkretnym do tego festiwalu. Udział jest bezpłatny i też mamy doświadczenie w organizowaniu takich festiwali i wiemy, że też uczniowie często wysyłają te krótkie odpowiedzi na krótkie zadania na przerwach lekcyjnych, więc może właśnie zbliżające się zakończenie roku szkolnego będzie też dobrą okazją do takiej jakiejś interaktywnej formy pracy z dziećmi, z młodzieżą, więc gorąco zapraszam. No też zachęcam Państwa do korzystania z materiałów edukacyjnych właśnie na stronie migracje.org.pl. Być może część z Państwa brała udział w programie Rozmawiajmy o Uchodźcach. Prowadzimy ten program od 4 lat, więc ponad 500 nauczycieli i nauczycielek wzięło udział, więc być może ktoś z Państwa też miał styczność z tym programem. Są materiały takie metodyczne, jak pracować z emocjami właśnie w grupie wielokulturowej, ale też w grupie polskich dzieci, które chcą jakby poruszać ten temat i są zainteresowane. Są też gotowe scenariusze bezpłatne do pobrania, scenariusze do różnych przedmiotów, bo też się staramy o tej tematyce migracyjnej mówić na poszczególnych przedmiotach. Więc i do języka polskiego są scenariusze, i do historii, do geografii, do języka angielskiego. Są też scenariusze na takie spotkania na godzinie wychowawczej, na etyce, na zajęciach plastycznych, więc gorąco zapraszam do sięgnięcia. Ponadto gorąco zapraszam do śledzenia nas na Facebooku, profil Rozmawiajmy o Uchodźcach. Tam staramy się właśnie komunikować o różnych warsztatach, szkoleniach i o nowościach. Mamy też newsletter edukacji globalnej i ekologicznej w CEO. To też jest takie dobre narzędzie promocyjne i raz w miesiącu wysyłamy maila z najnowszymi informacjami, więc na naszej stronie projektowej można się zapisać do newslettera. I też tutaj na czacie któraś z Pań poruszała kwestię właśnie
umiejętności nauczycieli, nauczycielek w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym. To też w projekcie przygotowaliśmy taki pakiet ekspercki dla różnych pedagogów w kadrze szkolnej. To jest pakiet ekspercki, jak rozmawiać o wielokulturowości, w ramach którego właśnie no za pośrednictwem tej publikacji chcemy jakby przyczynić się do wsparcia szkoły w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, więc jest taki oddzielny materiał dla bibliotekarzy, oddzielny dla pedagogów, psychologów, dla nauczycieli przedmiotowców, dla dyrektorów i dla wychowawców klas, w których właśnie od niedawna są dzieci, albo dzieci uchodźcze, albo dzieci z doświadczeniem w ogóle migracyjnym, więc też zachęcam właśnie do odwiedzin tej strony i do korzystania z tych materiałów. I gorąco, tak, zachęcam do udziału w tym festiwalu internetowym i więcej informacji wkrótce mailem. Aha, i ostatnia informacja to to, że w połowie czerwca, czyli w następnym tygodniu, ruszamy z rekrutacją do kolejnej edycji programu Rozmawiajmy o Uchodźcach, więc jeżeli ktoś z Państwa czuje się jakoś zainteresowany, zainspirowany tym dzisiejszym webinarium, to zachęcam do dołączenia właśnie do 3-miesięcznego bezpłatnego programu, w ramach którego nauczyciele, nauczycielki przechodzą przez kurs internetowy, w którym właśnie przeprowadzamy osoby po tych naszych publikacjach, po scenariuszach i zachęcamy właśnie do prowadzenia zajęć i do rozmawiania i do też wykorzystywania danych statystycznych właśnie dotyczących zjawiska uchodźstwa na lekcjach przedmiotowych. Więc więcej informacji będzie na pewno na stronie internetowej, na Facebooku, w newsletterze, więc gorąco zapraszam do dołączenia do nowej edycji programu. Zaczyna się od września nowy program, kończy pod koniec listopada, no i będziemy rekrutować już niedługo przez całe wakacje i we wrześniu startuje kurs bezpłatny internetowy o tym, jak rozmawiać o uchodźcach w szkole z młodzieżą w atmosferze szacunku, więc zachęcam. To drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał jeszcze jakieś pytania, to myślę, że najlepiej złapać mnie przez maila albo też przez telefon i zachęcam do udziału w programie od września. Rozmawiajmy o uchodźcach i jednocześnie też zapraszam Państwa i też nauczycieli z Państwa szkół do udziału w innych programach edukacyjnych CEO. Ogólnie większość programów startuje od września, nowe edycje, jakieś nowe pomysły, więc zapraszam na stronę CEO. To dziękuję bardzo jeszcze raz i do zobaczenia podczas festiwalu. Czy można otrzymać zaświadczenie o udziale w webinarium? Nie planowałam takich zaświadczeń, ale jeśli ktoś z Państwa, komuś z Państwa wyjątkowo na tym zależy, to bardzo proszę o wysłanie mi maila na mój adres i przygotuję takie zaświadczenie. W jaki sposób zarejestrować grupę na festiwal? Niepotrzebna jest rejestracja. Wystarczy w dniu wydarzenia wejść na adres strony, która będzie wyświetlona w jednym artykule w aktualnościach. Już wysyłam. Tak, na tej stronie jest więcej informacji o festiwalu i tam na dniach pojawią się już szczegółowe informacje, na jaką wejść stronę internetową w czwartek już w dniu wydarzenia. Więc na pewno szczegóły na tej stronie.
Super. Bardzo dziękuję. Jeszcze tutaj widzę, że osoby piszą. A ten pakiet ekspercki, właśnie jak wspierać ucznia z doświadczeniem migracyjnym, znajduje się na tej stronie. Jakiego rodzaju zadania będą na festiwalu? To jest jeszcze tajemnica, ale postaram się wysłać Państwu dzień wcześniej kilka przykładowych pytań, żeby Państwo się zaznajomili. No na przykład w poprzednim semestrze robiłam taki festiwal i były takie pytania, na przykład tam było, nie wiem, 6 stwierdzeń dotyczących sytuacji uchodźców i uczniowie mieli zweryfikować, co jest faktem, a co mitem i też mieli kilka takich źródłowych materiałów, w których mieli znaleźć potwierdzenie odpowiedzi. Nie ma limitu co do liczby uczniów w drużynie na festiwalu. Ja mam takie doświadczenie, że najczęściej to były takie grupy 5-10-osobowe. Klasa ósma sobie poradzi najbardziej. Jakaś nagroda. Myślałam o elektronicznych dyplomach, więc nagroda w postaci dyplomów i zaświadczeń o udziale w takim wydarzeniu. Na przykład mogę tutaj Państwu podesłać ostatni festiwal internetowy, który był organizowany w CEO. To był festiwal organizowany w ramach innego projektu edukacyjnego dotyczącego zrównoważonego mieszkalnictwa. No i tutaj na tej stronie widać, jak Państwo wejdą na stronę, tak, to widać właśnie instrukcje, jak się przygotować. Na pewno jest potrzebny dostęp do komputera, do internetu. Wiem, że dużo zespołów korzysta wtedy z pracowni komputerowych szkolnych. Na pewno będzie regulamin, trzeba będzie się z nim zapoznać. No i tutaj po prawej stronie widać poszczególne zadania, które właśnie były udostępniane na platformie co pół godziny. Więc można tak się przykładowo zapoznać z tym zadaniami, które były na festiwalu ostatnim w CEO. Super. No dobrze, to jeżeli nie ma już więcej pytań, to myślę, że możemy kończyć. Jeśli byłyby jakieś pytania, to zapraszam na maila i do dzwonienia do mnie w poniedziałek. To dziękuję za webinar, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo Państwu i
Rozłączam się do usłyszenia i do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnej edycji bezpłatnego programu Rozmawiajmy o Uchodźcach. I tutaj jeszcze tak na zakończenie pokażę publikacje, właśnie te okładki publikacji, które zostały przygotowane. Te wszystkie publikacje są w wersji elektronicznej na stronie projektowej. Do widzenia.